Ślub wyglądał dokładnie tak, jak to zaplanowała. Kiedy po ceremonii panna młoda wraz z mamą przeglądały podarunki od gości, trafiły na nietypową kopertę. Kobiety nie mogły uwierzyć, że ktoś takie wypełnił. Ślub Ani był zaplanowany z wielkim rozmachem, dokładnie tak, jak sobie zaplanowała. Razem z panem młodym przez wiele lat zbierali pieniądze, by pokryć wszystkie płatności związane z ceremonią i przyjęciem. Od dawna wiedzieli, że koszty, które przyjedzie im ponieść, będą ogromne. Ślub zakończył się z wielkim sukcesem. Panna młoda była najszczęśliwsza na świecie. Panna młoda wraz ze swoim ukochanym prezentowali się wyjątkowo. Ślub został zaplanowany tak, by wszyscy goście czuli się dobrze, a rozrywka się nie kończyła. Wiele tygodni po przyjęciu, wszyscy rozmawiali o wydarzeniu. Ślub okazał się wielkim sukcesem, ale kiedy Ania wraz z mamą zaczęły przeglądać koperty, które zostały wręczone jej na weselu, poczuła się okrutnie poniżona. Okazało się, że w jednej z kopert, którą dostała Ania wraz z mężem, czekały na nią wyjątkowe niespodzianki. Kobieta już wiedziała, że jej ślub się nie zwróci. Nie mogła jednak uwierzyć, że goście potraktowali ją w taki sposób. Ślub się nie zwrócił. Co znalazło się w kopertach? Były koperty po 200, 300, 400 zł od pary, więc nie zwróciła nam się nawet opłata od talerzyka, że o innych kosztach nie wspomnę. Kilka pustych kopert też dostaliśmy. Albo koperta z samym kuponem totolotka, bo chcieliśmy kupony zamiast kwiatków. A na tych totolotkach wyszliśmy tak, że mieliśmy dwie trójki, zdradziła Anna. Anna podzieliła się swoim problemem w sieci. Wtedy okazało się, że wręczanie parze młodej pustych kopert to coraz częstsze zjawisko, a osoby, które tak robią, tłumaczą, że nie stać ich na zwrócenie pieniędzy za talerzyk. Dzisiaj grzeje, 1. Wybuch w centralnej Polsce. Są ofiary śmiertelne 2. Paweł Królikowski przed śmiercią miał tylko jedno marzenie. Wszystko było już ustalone. Nie udało się niestety. Często można spotkać się także z jeszcze gorszą praktyką, kiedy goście weselni wkładają do kopert pocięte gazety, by sprawiały one wrażenie wypełnionych po brzegi pieniędzmi. Najlepsze newsy dnia, źródło, WP. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. Google News.